Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie umawialiśmy się, ale ja się bardzo cieszę, że jestem jako trzecia, bo będę Państwu mogła powiedzieć o narzędziu, które służy budowaniu reputacji i zaufania. Myślę, że tak możemy do tego podejść. Ale pierwsze moje pytanie najpierw. Czy Państwo myślicie, że etykę można zmierzyć? Czy można pracować w jakiś sposób z etyką, żeby budować zaufanie i reputację? Jak Państwo sądzicie? Kto jest za, niech podniesie rękę. Niewielu jest tych, co wierzą, że można zmierzyć, to ja Państwu troszeczkę o tym opowiem. Najpierw od strony tak z wewnątrz organizacji, jeżeli mówimy o kulturze organizacji, jeżeli popatrzymy na to, ile mamy jeszcze do zrobienia właśnie w perspektywie budowania właściwej kultury, czyli takiej, która buduje zaufanie naszych klientów do nas, buduje zaufanie naszych pracowników, takiej, która powoduje, że nasza reputacja nie będzie nadszarpnięta, bo we właściwy sposób zarządzamy ryzykami, to jeżeli popatrzymy na międzynarodowe badania, to niestety tylko 15% szefów spółek uważa, że ich kultura organizacyjna jest na właściwym poziomie, natomiast ponad 90% uważa, że trzeba ją poprawić. I na co ona wpływa? Na produktywność, na kreatywność naszych pracowników, na wartość giełdową spółki, o tym mówił wcześniej Tomek, na zyskowność, tak? Jeżeli ludzie nam ufają, to chętniej kupują nasze produkty. No i jak pracować, tak? Jak to mierzyć? Ja chciałabym Państwu pokazać takie dwa modele dojrzałości etyki w organizacji na takim bardzo ogólnym poziomie. Pierwszy model taki bardzo prosty, który odnosi się do czterech obszarów, czyli do polityk, procedur, postaw, raportowania i wyciągania konsekwencji z zachowań nieetycznych, ale przez zachowania nieetyczne nie tylko rozumiemy takie miękkie rzeczy, tak, ale rozumiemy również nieprzestrzeganie przepisów, nieprzestrzeganie procedur, nieetyczne zachowanie w stosunku do klientów. Jeżeli popatrzymy na ten drugi model, on jest bardziej kompleksowy i przy audytach etycznych, które pozwalają nam zidentyfikować, w którym w ogóle jesteśmy miejscu, ten model jest częściej stosowany i mamy tutaj takich pięć obszarów, pięć poziomów dojrzałości, tak, od takiego bardzo podstawowego, gdzie nasze procedury nie są w ogóle zdefiniowane, działamy tak na wyczucie, pracownicy nie do końca wiedzą, czego się od nich oczekuje, być może są to organizacje, gdzie nie ma zbyt wielu procedur, do takiego modelu na poziomie klasy światowej, czyli gdzie ta etyka jest w mocny sposób powiązana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdzie jest mocno powiązana z zarządzaniem właśnie ryzykiem, gdzie patrzymy na te ryzyka, gdzie troszczymy się o naszych odbiorców i możemy sobie w ramach takiego audytu etycznego ocenić, na jakim poziomie my jesteśmy, tak? Czyli co robimy. To nie jest tylko. Zauważyłam, że bardzo często do audytu etycznego niektóre osoby podchodzą, zrobimy badanie ankietowe, nasi pracownicy odpowiedzą nam na pytania, to będziemy wiedzieli, czy jesteśmy firmą etyczną, czy nie jesteśmy firmą etyczną, tak? Ale jako audytor mówię Państwu, że to jest znacząco za mało. Dlaczego to jest za mało? Dlatego, że to zawsze jest bardzo ocenne. I nawet jeżeli wyjdą nam pewne rzeczy z tej ankiety, to bardzo często możemy nie mieć świadomości, z czego to wynika. Co nam jest jeszcze potrzebne? No po pierwsze, potrzebna nam jest analiza procedur, które funkcjonują w naszej organizacji, zarówno tych procedur związanych z przeciwdziałaniem korupcji i nadużyciom, ale też tych procedur związanych ze sprzedażą, z kontaktami z naszymi dostawcami w łańcuchu dostaw, z politykami, nie wiem, gościnności, dawania prezentów, w jaki sposób zarządzamy konfliktem interesów, ale później również analiza przypadków, które się wydarzyły, tak, incydentów etycznych, coraz częściej używa się takiego sformułowania i dopiero taka całościowa, kompleksowa analiza pozwala nam ocenić, w którym miejscu na tym modelu jesteśmy i ile mamy jeszcze do zrobienia, tak. Kolejny krok to może być zbudowanie strategii CSR-owej, to może być przygotowanie raportu społecznego, ale musimy wiedzieć, w którym miejscu się znajdujemy, żebyśmy mogli pójść do przodu. Ci z Państwa, którzy nie są przekonani co do tego, że warto to zrobić tak samemu z siebie, to w tym momencie są procedowane dwie ustawy. Tak? Pierwsza ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
najnowsza wersja tej ustawy z 17 października, czyli już przeszła na kolejny etap prac nad tym projektem ustaw, więc jest duże prawdopodobieństwo, że do końca roku zostanie przyjęta, w przyszłym roku będzie obowiązywać. I o czym ona mówi? No przede wszystkim mówi nam o tym, że musimy mieć funkcjonujący system przeciwdziałania nadużyciom w organizacji i że musimy zarządzać ryzykami związanymi właśnie z nieetycznym zachowaniem, z nieprzestrzeganiem przepisów. Tutaj mieliśmy przykład Volkswagena i nieetycznych zachowań, czy też niewłaściwych pomiarów, tak? Ustawa nam mówi również o karach, ale nie tylko karach z kodeksu karnego, ale również o odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i o odpowiedzialności finansowej. Niestety dla tych firm, znaczy być może stety, dla tych firm, które będą działały w sposób nieetyczny, będą mogły być też zastosowane środki zapobiegawcze typu zakaz reklamy pewnych produktów, zakaz wzięcia udziału w przetargach publicznych, zaprzestanie w ogóle jakiejś działalności, czy zakaz prowadzenia określonej działalności, czy też w skrajnych przypadkach przejęcie kontroli nad tą firmą, tak, nad tą organizacją. Więc no, warto się postarać i dobrze stworzyć taki system. Kiedy możemy uniknąć odpowiedzialności, czy kiedy ta odpowiedzialność może być mniejsza? Otóż w sytuacji, kiedy udowodnimy, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze systemy przeciwdziałania korupcji, nasze systemy compliance, zgodności we właściwy sposób działają. We właściwy, czyli że są kompletne, nie są pozorne i żeby to stwierdzić, tak, no to co możemy zrobić? No możemy przeprowadzić właśnie audyt i możemy zacząć taką pracę od podstaw, żeby faktycznie nie było to tylko fasadowe stworzenie określonych procedur. I co wpływa na to, że to się nie dzieje, tak? Bo państwo pewnie pracujecie w organizacjach, które mają bardzo rozwinięte systemy procedur, systemy odpowiedzialności, czasami nawet trudno w niektórych procedurach się odnaleźć, jest ich na tyle dużo w organizacji. I co powoduje, że pomimo tego, że mamy rozwinięte te systemy, one dalej nie działają? Pierwsza rzecz, pracownicy nie ufają, czyli i tak się nic nie zmieni, co z tego, że mamy ładny kodeks etyczny, co z tego, że mamy takie procedury, nie wiem, przyjmowania prezentów czy gościnności, skoro ja jestem oceniany za to, czy zrealizuję cele sprzedaży, żeby je zrealizować, muszę w określony sposób postępować. Albo skoro wszyscy postępują w taki sposób, to dlaczego ja mam postępować inaczej? Tak, będę wtedy, nie wiem, gorzej oceniony albo nie będę przyjęty tutaj do jakiejś grupy i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz. Obawiamy się tego, że osoby, które będą odpowiadały za rozpatrywanie tych przypadków zachowań nieetycznych, nie zachowają odpowiedniej poufności, nie mają odpowiednich kwalifikacji, czyli znowu to zaufanie, które leży u podstaw. Kolejna kwestia to jest jakby niepowiązanie w żaden sposób celów z etyką, tak? Kwestie związane z etyką nie są, czy zachowania etyczne nie są w żaden sposób nagradzane, w związku z czym nie budujemy, nie pracujemy nad tą kulturą. No i oczywiście brak przykładu z góry, ale nie tylko brak przykładu od tej najwyższej kadry zarządzającej, ale również od menadżerów średniego szczebla. Nie wystarczy, że prezes w intranecie opublikuje, jakie to są ważne dla nas cele związane, zasady, jakie ważne są dla nas cele związane z etycznym działaniem. Istotne jest to, abyśmy również jako menadżerowie średniego szczebla pracowali i dawali dobry przykład. I takie podejście połączone z dialogiem, tak, bo jakby wprowadzanie, być może zrobienie takiego audytu spowoduje, że będą potrzebne istotne zmiany w organizacji, być może spowoduje to, że pewne grupy interesów zostaną w jakiś sposób ograniczone, być może spowoduje to, że osoby pracujące od wielu lat w jakimś schemacie będą musiały teraz ten schemat zmienić. No i przekonywanie ludzi do zmian, jak państwo wiecie, nie jest łatwe. I tutaj to, o czym mówiła wcześniej Ewa, czyli dialog z naszymi pracownikami na pewno będzie bardzo potrzebny, na pewno opracowanie takiego planu komunikacji będzie bardzo, bardzo potrzebne.
Mogę tylko powiedzieć, że teraz mam przyjemność CSR Info robić właśnie taki kompleksowy projekt, który polega na przygotowaniu audytu etycznego, przeprowadzeniu audytu etycznego w organizacji, następnie zaprojektowaniu zmian w politykach antykorupcyjnych, a później jak już będziemy mieli tą część, firma chce pracować nad przygotowaniem strategii CSR-owej, raportu dotyczącego odpowiedzialności w biznesie i chce to w odpowiedni sposób komunikować swoim pracownikom. Czyli taki bardzo kompleksowy program od zdiagnozowania faktycznie, w którym my miejscu jesteśmy, jak bardzo jesteśmy dojrzali, jeżeli chodzi o nasze programy związane z etyką i zgodnością, do momentu, w którym w jasny sposób komunikujemy naszym interesariuszom naszą odpowiedzialność i dlaczego oni mogą nam zaufać. No i cóż, i tak na koniec. Nie o to chodzi, co jest napisane, tylko o to chodzi, co jest faktycznie robione, więc serdecznie Państwa zachęcam do tego, aby prowadzić u siebie w organizacjach takie audyty. Można korzystać z audytorów wewnętrznych, jeżeli Państwo macie taką funkcję w organizacji, tak? Wykorzystać audytorów wewnętrznych, mówiąc wprost, do tego, aby pomogli organizacji się rozwijać. Jeżeli z jakichś względów nie możecie Państwo korzystać z tej funkcji, bądź jej nie macie, to można skorzystać z zewnętrznego wsparcia, ale jak widzicie, na pewno warto, to się opłaca. No i współpraca też się opłaca. I tym bym zakończyła moje krótkie wystąpienie. I tutaj rozumiem, że standardowo, czy są jakieś pytania? Tak, tak? Czy mają Państwo jedno pytanie? Mhm. Proszę Cię bardzo. Takie bardzo szybkie. Jak wspomniałaś o tym, że zachowania etyczne mogą być nagradzane. W jaki sposób można nagradzać zachowanie etyczne? Bo rozumiem, że karać tak, a nagradzać? Jakiś przykład? No, można zrobić na przykład, po pierwsze to są premie, tak? Czyli na przykład zachowaniem etycznym, jeżeli chodzi o rynek finansowy, zachowaniem nieetycznym, jeżeli chodzi o rynek finansowy, było sprzedawanie bardzo ryzykownych instrumentów finansowych, tak? I można na przykład połączyć premię pracownika z procentem sprzedawanych produktów finansowych, że nie tylko jesteś wynagradzany, jak zrobisz plan sprzedaży i sprzedasz tylko te najbardziej ryzykowne na najwyższej marży, ale twoja premia będzie, będziesz miał premię, jeżeli sprzedaż tyle samo tych ryzykownych, jak i tych nieryzykownych, tak? Albo można zrobić ocenę badania wśród klientów i zobaczyć, czy pracownicy na przykład faktycznie rzetelnie informowali o danym produkcie i klient faktycznie wie, co kupił, tak, żeby później się nie okazało, że coś tam na dole jest drobnym drukiem i nasz klient jest niezadowolony i uważa, że pracownik mu coś wcisnął, tak, i można w taki sposób. Są też firmy, ale aczkolwiek nie wiem. Znaczy to pytanie, czy zachowanie nieetyczne nie jest zachowaniem etycznym, no to jest zachowanie również etyczne, jakby to kwestia tego, w jaki sposób też zdefiniujemy sobie etykę, tak, w jaki sposób sformułujemy sobie zasady funkcjonowania danej organizacji. Są też organizacje, które na przykład nagradzają, robią konkurs na najlepsze zachowanie etyczne i jakby pracownicy mogą zgłaszać swoich kolegów i koleżanki do takiego konkursu i jest później na przykład, nie wiem, projekt miesiąca, tak, czy zachowanie miesiąca jest nagradzane, aczkolwiek to jest moim zdaniem ryzykowne, ale są organizacje, które też robią takie konkursy. Natomiast no, łączenie celów jest na pewno istotne, też nagrodą dla pracownika, jeżeli na przykład, nie wiem, pracownik chce zgłosić jakieś zachowanie nieetyczne swojej koleżanki czy kolegi, tak? To dla niego nagrodą, czy też taką satysfakcją będzie po pierwsze to, że on wie, że może temu systemowi zaufać, tak? Że to, że się na coś odważył, zostanie uszanowane i sprawa będzie poprowadzona od początku do końca na właściwym poziomie. No to też jest pewnego rodzaju zachowanie organizacji, które buduje zaufanie wśród pracowników, tak? Nagroda to nie musi być coś takiego, nie wiem,
tylko i wyłącznie, nie wiem, nagroda pieniężna, czy tak, czy jakaś nagroda rzeczowa. Czasami sposób, w jaki nas firma traktuje, też jest formą jakby nagrody, tak?